Witam, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj bym chciała Wam powiedzieć o pewnym olejku, który ma super zastosowania. Ale dzisiaj sobie tutaj, bo mam bardzo pochmurny dzisiaj u mnie dzień i pada mój przenośny dyfuzorek. No, już chodzi. Światełko czerwone się pali. I w środku mam olejek różany. Niech tak pięknie tutaj wzbogaca nas aromatem i daje radość. Kochani, nazywam się Mirosława Siwka, tak jak więcej osób mnie zna. Zajmuję się olejkami eterycznymi od 3 lat. Jest to moja pasja, moje uzupełnienie mojej szkoły medycznej. Zawodowo jestem pielęgniarką, a więc są bardzo bliskie mojemu sercu. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o olejku Vetiveria. Jest to olejek, który na całym subkontynencie indyjskim jest bardzo znany i w sumie nie jest znany pod nazwą vetiver, czyli Vetiveria, tylko mówi się tam powszechnie na niego kus lub kuskus. Tak mówią na niego właśnie na kontynencie indyjskim. Jak sama nazwa wskazuje, jest to olejek, który pozyskiwany jest z wieloletniej trawy, która właśnie rośnie w Indiach. Pozyskiwany jest z jej korzeni. Olejek eteryczny z Vetiverii jest uzyskiwany też przez metodę destylacji z parą wodną, właśnie z jego korzeni, jak mówiłam wcześniej. Jego głównym składnikiem aktywnym są alfa-vetiven, beta-vetiven, furtofurol i jeszcze wiele innych, a więc bym mogła tutaj wymieniać te składniki, które chemiczne wchodzą w skład tego olejku. Ma on wyraźny, drzewny, dymny i taki ziarnisty aromat, dlatego jest powszechnie stosowany w różnych kosmetykach, w perfumach, dodawany jest do mydeł, ale ma piękne zastosowania i właściwości, które wspomagają różne dolegliwości, a między innymi ma działanie uspokajające i kojące, ale to nie jest, moi drodzy, wszystko. Niektóre zastosowania olejku z Vetiverii obejmują na przykład leczenie udaru cieplnego, zapalenie stawów, różnych problemów skórnych. Ponadto służy na przykład do chłodzenia temperatury podczas wysokich, do chłodzenia ciała podczas wysokich temperatur, a więc tu fajnie by się nam przydał, jak będziemy gdzieś wyjeżdżać na urlopy w kraje, gdzie ta temperatura jest bardzo wysoka, a więc szczególnie go polecam. Oprócz tego również łagodzi uczucie niepokoju i nerwowości, a więc mamy następną tajną broń, bo między innymi można powiedzieć do walki ze stresem. Wymienię kilka takich jego zalet, bo bym mogła tutaj mówić w nieskończoność o tym olejku. Przede wszystkim eliminuje blizny. Wspomaga leczenie blizn, regeneruje skórę i tkankę podskórną. Odmładza skórę, a więc ja już sobie go zakupiłam, kochani, i czekam z niecierpliwością. Usuwa ciemne plamy lub oznaki trądziku i jeżeli dzieci nam chorują na ospę, osoby w starszym wieku też oczywiście mogą zachorować, w tym właśnie przypadku jest bardzo pomocny. Skutecznie leczy roztępy, pęknięcia i inne problemy skórne. Ponadto działa jako domowy środek na oparzenia. Słuchajcie, mamy następny olejek, który będzie bardzo pomocny przy problemie takim właśnie, jak występuje nieraz i bardzo często, bo sama nieraz potrafi się w kuchni oparzyć, czy mi tusz kapnie, czy się oparzyć, jak w piekarniku coś wstawiam, czy wyciągam, a piekarnik jest gorący, a więc mamy następny olejek, przed tym super działało właśnie, był pomocny i lawenda, i frankincens, teraz mamy następny olejek. A także jest też pomocny jako domowy środek na wspomaganie leczenia trądziku. A więc no, u nastolatek to jest bardzo powszechne właśnie, że jest ten trądzik. Niekiedy osoby w starszym wieku też mają trądzik, a więc mamy następną tajną broń do leczenia
tej przypadłości. Olejek z vetiveri jest środkiem antyseptycznym, co oznacza, że zmniejsza ryzyko infekcji i zabija bakterie, wszystkie patogeny. Badania pokazują, że minimalne stężenie olejku z vetiveri jest potrzebne do zabicia infekcji, bakterii, takiej jak gronkowiec. Słuchajcie, no coś niesamowitego. Przedtem, zanim nie było tego olejku, nie mieliśmy, to olejek oregano świetnie sobie radził i olejek, mieszanka Armor. Ta korzyść z olejków z vetiveri jest przydatna również przed i po zabiegach chirurgicznych oraz podczas gojenia się ran i skaleczeń. Mamy świetny olejek. Następna dobra wiadomość, kochani. Wspomaga leczenie u osób, które zmagają się z taką przypadłością jak ADHD i autyzm. W 2001 roku badania przeprowadzone przez Terego Friedmana wykazały, że olejek z vetiveri jest pomocny w leczeniu u dzieci z ADHD. Badania były przeprowadzone przez okres 2 lat i objęły grupę dzieci, 40 dzieci, w wieku od 6 do 12 lat. To nie znaczy, że osoby, które są młodsze czy starsze, nie mogą się wspomagać w leczeniu tej choroby. Olejki eteryczne, które zostały użyte przy tym badaniu, to między innymi też była jeszcze lawenda, vetiveria, tak jak powiedziałam, drzewo cedrowe oraz frankincens i między innymi jeszcze wiele innych olejków i kacanka włoska. Olejki eteryczne badane były pojedynczo przez 30 dni. Dzieci skorzystały z tych olejków w postaci dyfuzora, który był włączany na noc, ale również 3 razy w ciągu dnia. Badania wykazały, że relaksujące i uspokajające właściwości olejku z vetiveri pomogły dzieciom zwalczyć objawy ADHD i autyzmu, czyli je uspokoiły, wyciszyły, które zazwyczaj te objawy obejmują trudności z koncentracją, trudności z organizacją i podążaniem za wskazówkami, czyli jeżeli coś mówimy do nich, to one te nie reagowały. Przy tym badaniu to uspokoiło się. Dzieci reagowały na nasze polecenia i potrafiły zorganizować sobie częściowo już dzień. Również niecierpliwość i nerwowe takie ich zachowanie też się zmniejszyło. Badania prowadzone w celu użycia olejku i innych olejków eterycznych, które pomagają w leczeniu tej przypadłości ADHD i autyzmu, uznano jako skuteczne, naturalne lekarstwo. Że to jest olejki eteryczne, to jest perspektywa dla rodziców i dzieci z tym problemem. A więc następna tajna broń. Olejek ten też pomaga w balansowaniu hormonów. Co to oznacza? Kiedy żyjemy w ciągłym stresie, wyczerpuje się poziom testosteronu, bo wiadomo, wtedy jest spadek, i dochodzi na przykład do utraty libido. Ponieważ udowodniono, że olejek z vetiveri jest skutecznym środkiem uspokajającym umysł, a zarówno i ciało, pomaga w relaksacji, co pozwala naturalnie zrównoważyć hormony. Nawet było opublikowane w czasopiśmie endokrynologicznym i dla diabetyków, że na przykład wystarczająca ilość snu i we właściwych porach dnia czy nocy to te dwa najbardziej skuteczne, naturalne sposoby, gdzie uzupełnione były właśnie o olejek z vetiveri, który pomaga w bezsenności i pomaga obniżyć stres, prowadziły, że te osoby zasypiały i gospodarka hormonalna została zrównoważona. Olejek z vetiveri jest pomocny nie tylko do podnoszenia poziomu testosteronu, ale również delikatnie reguluje
estrogen. A więc, kochani, cóż więcej mogę powiedzieć na temat tego olejku? No, ja uważam, że właściwości są jego wspaniałe. Ale to nie koniec. Ma moc wzmacniającą żeński układ rozrodczy i promuje równowagę hormonalną. To, co właśnie przed chwileczką powiedziałam. Pomaga także w leczeniu dolegliwości menstruacyjnych, takich jak zmęczenie, wzdęcia, problemy skórne, zmiany emocjonalne, obrzmienie i bóle piersi. No i oczywiście skurcze, które występują u nas kobiet. A więc też ten olejek nam pomoże przy tej dolegliwości, z którymi właśnie się borykamy co miesiąc. Działając jako środek uspokajający i pomaga ciału się zrelaksować i zwalczyć niechciane zmiany hormonalne i emocjonalne. A więc no naprawdę. I takim następnym zagadnieniem, które jeszcze bym chciała opowiedzieć i poruszyć, czym nam będzie pomagał ten olejek, to będzie do walki ze stresem. Kojące i regulujące właściwości olejku z wetiveri są również odpowiedzialne za stymulowanie układu odpornościowego, co jest bardzo ważne nawet w tym okresie teraz, żeby wzmacniać nasz układ odpornościowy i jednocześnie jeszcze wspierać układ nerwowy. Kiedy jesteśmy zestresowani, adrenalina i kortyzol zalewają ciało, to znaczy wzrasta ciśnienie krwi, oddechu i tętna. Glukoza jest następnie uwalniana do krwioobiegu w celu uzyskania energii. Trawienie, wzrost, płodność i funkcja układu odpornościowego są tłumione wtedy lub zawieszone, czyli nie działają, gdy czujemy się spięci i niespokojni. A ten olejek zredukuje stres i wpływa pozytywnie na mózg, serce, trawienie, układ odpornościowy i każdy układ w ciele, w naszym organizmie. Więc naturalne lekarstwo na lęk i stres, takie jak olejek z vetiveri, mogą być niezwykle nam przydatne. Kochani, ten olejek właśnie jest jako nowość w sklepie, z którym ja współpracuję. A więc jeżeli zmagacie się z tymi problemami, które przed chwileczką wymieniłam, bo to jest tylko część jego zastosowań, zapraszam, zapoznajcie się i warto, żeby ten olejek na stałe zagościł waszych, bo w mojej na pewno zagości, bo już sobie go kupiłam, apteczkach domowych olejkowych. Jeżeli chcesz więcej informacji, jeżeli chcesz, aby poprowadzić cię w świat olejków, w którym ja uczestniczę, serdecznie zapraszam, napisz komentarz lub napisz do mnie wiadomości prywatnej, a chętnie tobie odpowiem. Dziękuję dzisiaj za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka, kochani.